domowy teatr radiowy przedstawia. Słuchowisko pod tytułem Tajemnica wojskowa. Występują Rozalia Kędziora oraz jej mama Magdalena Kędziora. Pani major, sierżant Rose Johnson melduje się na rozkaz. Daj mi ekwipunek, bo cię nie widzę. Tak jest. Co masz w tym plecaku? Wszystko. Otwórz pokrywę. Tak jest. Co to jest? Strój kąpielowy. Taki mały? To mój rozmiar. A to co? Sukienka wieczorowa. Rozumiem. Gdzie masz bagnety? Na spodzie plecaka. Ile czasu potrzebujesz, aby wydobyć bagnety w razie koniecznej obrony? 5 sekund, panie major. Tak? To przećwiczmy. Ja cię atakuję, a ty masz te swoje 5 sekund szansy. Będę głośno liczyła. Tak jest. Może raz, pani odliczać. 2, 3. Puszczaj! Puszczaj mnie do cholery! Nie! Zabierz te noże! Coś ty zrobiła! Przepraszam, pani major. Wszystko dobrze? Jestem świeżo po liftingu szyi. Dlatego tak nerwowo zareagowałam. Trochę dolców trzeba było wydać. Jesteś pewna, że chcesz służyć w naszej brygadzie? Jestem pewna. Bo my tylko przyjmujemy kobiety po przejściach. Wiesz o tym? Wiem, pani major. Masz jakieś przejścia za sobą? Mam. Pokaż papiery. Proszę bardzo. Sporo. Rzeczywiście, niezłe te twoje przejścia. Cieszę się, pani major. Straciłaś 3 narzeczonych. Tu pisze, osobiście straciłam, to prawda? Tak, pani major. Zostali straceni. Przeze mnie. Osobiście. A jakieś sukcesy czysto sportowe masz? Rzut oszczepem. Pokazać? Nie, dziękuję. Kolory rozróżniasz? Tak, pani major. Sprawdzimy. Jakiego koloru są moje włosy? Blond pustynny. Bardzo dobrze. Masz jakieś słabości? Tak. Niedobrze mi się robi w powietrzu. To jak chcesz skakać z samolotu? Właśnie dlatego się zapisałam, aby to pokonać, pani major. Słusznie. Takich dziewczyn potrzebujemy. Mam jeszcze pytanie. Tak, słucham? Co będzie do jedzenia na śniadanie? Płatki. Z mlekiem? Bez. To dobrze. Płatki należy spożywać, a nie używać do maseczek. Rozumiem. Od jutra czeka cię ostry trening. To znaczy, że jestem przyjęta na kurs? Co prawda przyjmujemy dziewczyny powyżej 1,80 m, ale... Mam szpilki w plecaku. No... A pani major też na koturnach, jak widzę. Zmalałam na froncie. Kiedyś miałam 1,90 m. Wojny wyniszczają. Czytałam o tym. A propos, co ostatnio czytałaś? Ogrody Księżyca, Stevena Eriksona. To jakiś romans? Nie, fantazy wojenne. Aha, ciekawe? Nie, wolę życie. Ja też wolę życie. Książki przerysowują, a życie nie. Zgadzam się z tobą. Jak masz na imię? Rosie. Słuchaj, Rosie, ja bym cię chętnie wysłała na front, ale mi ciebie szkoda. Wrócisz jeszcze mniejsza, będziesz przeklinać, może nawet zostaniesz majorem, tak jak ja.
A to źle? Bardzo źle. Zobacz, jestem majorem i co ja robię? Gadam przez sen z jakąś kobietą. Mamo! Mamo, obudź się! Co się stało? Przepraszam, coś mi się śniło. Obudziłam cię, bo chyba nawet walczyłaś z kimś przez sen. Ojej, dziękuję, Rozalko. Napiję się wody. Już lepiej. Czemu tak na mnie patrzysz? A nic, nic. Chyba mi się śniłaś. O, to ciekawe. Opowiedz mi. Może innym razem. Nie wiesz może, gdzie jest mój plecak? A jaki? No, ten wojskowy. Wyjeżdżasz gdzieś? No tak jak mówiłam, wracam za 2 tygodnie. A można wiedzieć, córeczko, dokąd wyjeżdżasz? Nie można, mamusiu. Tajemnica wojskowa. Domowy Teatr Radiowy jest projektem realizowanym przez Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej Hipokamp i dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Wszystkie motywy dźwiękowe wykorzystane w słuchowisku zostały pozyskane z zasobów prywatnych lub bezpłatnych bibliotek internetowych, głównie biblioteki audio YouTube.